Cześć Jumeczki, to ja wasz Wojtas. Dzisiaj zaczniemy robić coś, co dużo ludzi bardzo, bardzo chciałoby się dowiedzieć. Bardzo dużo ludzi korzysta z tego. Druga pozycja pentatoniki to jest coś wspaniałego, coś niesamowitego. Przedtem robiliśmy pozycję pierwszą pentatoniki w tonacji, pentatoniki molowej w tonacji A. Tylko sobie przypomnijmy, bo tą pierwszą pozycję sobie przypomnijmy, jak ona wyglądała. Uważa na najgrubszej strunie na piątym progu, 5-8, na najgrubszej strunie, 5-8, 5-7, 5-7, na strunie G też 5-7 i na dwóch najcieńszych 5-8, 5-8. Wszystko jest git, wszystko jest bardzo cacy. Obniżymy sobie troszkę maszynerię. Jeszcze raz. 5, 8, 5, 7, 5, 7, 5, 7, 5, 8, 5, 8. A teraz druga pozycja. To jest no analogicznie, jeżeli to jest pierwsza, to druga pozycja będzie się zaczynała od drugiego dźwięku, czyli na ósmym progu. Zagram wam ją i sobie posłuchajcie. Molowa w tonacji A zaczynało się od progu piątego, czyli od dźwięku A, no to tutaj gramy od progu ósmego dźwięk C. Ale pamiętacie, to pentatonika molowa miała A, C, D, E, G, no nie? No i szóstym dźwiękiem był ten sam co pierwszy, czyli też A. Tutaj w tym co wam mówię, to właśnie trzymamy się tej zasady w celu dobrego nauczenia się tej pentatoniki. Trzymamy się tej zasady, że po prostu pierwsza pozycja ma dwa dźwięki na strunę. Druga pozycja też ma dwa dźwięki na strunę. Czyli jakby jesteśmy w tej tonacji A, co wynika powiedzmy z ogrywania całej skali później, jak już się nauczymy wszystkich pozycji. Jesteśmy w tonacji A, no ale tutaj jest jakby stricte, jeśli chodzi o technikę, to jest pozycja druga. Czyli idąc dźwiękami teraz, pamiętajcie, pierwszy był A na piątym progu. No to drugi jest C, D, E, G, A. C, D, E, G, A, C, D. Czyli tak, dwa dźwięki A mamy tu na strunie D czwartej i na strunie H, czy na strunie B na dziewiątym miejscu. Nie, przepraszam, na dziesiątym, gdzie mówię? 10, 11, 12, na dziesiątym. Już tak patrzył, już zestresowany, taki nie wiem co gadam. Na dziesiątym, czyli tutaj widzicie o. Czyli te dwie, ten dźwięk toniczny jest na tych dwóch progach. Czyli ten główny, bardzo główny dźwięk, bardzo istotny. Teraz wam powiem, jak dokładnie ta pozycja wygląda, jeśli chodzi o progi, no nie? Czyli tak, na najgrubszej, czy na strunie E. Ja mam tutaj siódmą strunę jeszcze, więc to wiem, że was myli. Niektórzy się bardzo denerwują z tego powodu, ale strunę nie mogę wyrzucić. O nie, 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 nie. Czyli tak, 8, 10 na najgrubszej. Później na strunie piątej. Czyli po prostu będę mówił numerami. Najgrubsza to jest szósta, później piąta, czwarta, trzecia, druga, pierwsza. No nie, tak, tak to się mówi, bo nie będę tak. A, szósta, coś tam, nie? Dobra, na szóstej 8, 10. Na piątej 7-10, na czwartej 7-10, na trzeciej 7-9, na drugiej 8-10 i na pierwszej 8-10. Tutaj też jest teraz ważna rzecz, jak my się tego nauczymy grać palcami, którymi palcami, bo na przykład niektórzy grają powiedzmy tylko pierwszym, drugim, nie? To nie za bardzo to jest dobra zasada, bo widzicie, tutaj się i pomyliłem, i nie trafiłem, i w ogóle była bida straszna. W sumie dość prosta jest zasada, na te, że to wygląda tak, że jak przyłożymy poszczególne palce, to zajmują poszczególne progi.
Czy na przykład jak zaczynamy, to trzeba tak obrać sobie odpowiednie miejsce. Czyli jeżeli zaczynamy na ósmym progu, a później się cofamy jeszcze w tamtą stronę, to wypadałoby nie zaczynać wszystko pierwszym palcem, tylko wypadałoby zacząć drugim palcem. Czyli teraz palcami, którymi gram. Od najgrubszej struny. Drugi, czwarty, pierwszy, czwarty, pierwszy, czwarty, pierwszy, trzeci, drugi, czwarty, drugi, czwarty. Widzicie, tutaj już tak jakby palce same się dokładają. No poszczególne z tych tutaj dochodzą i tutaj nie ma większej filozofii. No, filozofia jest tego rodzaju, że jeżeli my sobie podczas rozgrzewek, tych ćwiczeń rozgrzewających, to też będę jeszcze mówił, ale na pewno jeszcze mówiłem na te ćwiczenia paluszki, pamiętacie, te pajączki. Jeżeli tutaj my tych palców sobie odpowiednio nie wyćwiczymy, no bo raz, dwa, trzy, cztery, ale też mamy dwa, cztery ćwiczenie, dwa, trzy, jeden, trzy. Jeżeli tu my sobie tych palców nie wyćwiczymy, to wszelkie później, wszelkie skale, które chcemy grać, to będą trochę kulały, no nie? No bo tutaj, no nie wiem, ja miałem tak doświadczenia wiele razy, że ktoś używał tylko dwóch palców, albo przeskakiwał jednym. No najgorsza rzecz to jakbyśmy wszystko grali jednym. Chyba, że chcemy grać slajdem, no nie? Już powiedzmy coś by zaczęło wyglądać inaczej, ale my tutaj przyjmujemy zasady, każdy próg ma swój palec, czyli próg siódmy ma palec pierwszy, próg ósmy ma palec drugi, próg dziewiąty ma palec trzeci, no i próg dziesiąty ma palec czwarty i tego się trzymamy. Więc cofnijcie sobie ten filmik, zobaczcie jak to wyglądało i sobie jeszcze raz przećwiczcie. Ale teraz, dobra, pytanie jest, a tak samo jak jeżeli chodziło o pozycję pierwszą tej pentatoniki molowej, a jeżeli powiedzmy byśmy chcieli teraz no, inną tonację zagrać, no to teraz hello, nie będziemy przecież całe życie grali tonacji a można, nie? To sposób jest też bardzo prosty. To jest po prostu bardzo fajna opcja. Ja to cały czas wykorzystuję, że na przykład, jeżeli mamy pentatonikę, załóżmy a mol, a mamy coś zagrać, załóżmy, nie wiem, w G mol, to pamiętajcie, pozycja pierwsza, pamiętajcie ten schemat, który pokazałem na samym początku, nie? 5, 8, 5, 7, 5, 7, 5, 7, 5, 8, 5, 8. To jest pozycja pierwsza. Czyli teraz musielibyśmy na najgrubszej strunie znaleźć dźwięk danej tonacji, którą potrzebujemy. Tutaj mieliśmy tonację A mol, no to mamy palec pierwszy na progu piątym i jest dźwięk A. A teraz chcemy znaleźć tonację G. No to nic prostszego, musimy teraz znaleźć dźwięk G. No to dźwięk G jest... to jest gis, to będzie G, czyli na trzecim progu. Czyli pierwsza pozycja będzie na trzecim progu, czyli będzie nie 5-8, tylko będzie 3-6, 3-6, 3-5, 3-5, 3-5, 3-6, 3-6. No to dobra, to mamy pierwszą pozycję, pentatoniki G mol, no to druga będzie od szóstego progu, no nie? Czyli od drugiego dźwięku tej pentatoniki. Czyli pierwsza pozycja jest od pierwszego dźwięku pentatoniki, druga pozycja jest od drugiego dźwięku pentatoniki i będzie wyglądała tak, brzmiała. Ale to były dźwięki z innej pentatoniki, z innej skali. W każdym razie widzicie, tu mamy coś takiego, że łatwo zapamiętać te pozycje. Pierwsza układ palców, druga układ palców. No i tak samo jakbyśmy teraz mieli załóżmy grać, nie wiem, pentatonikę C mol, no to analogicznie. Pierwsza pozycja musiała być na najgrubszej strunie, tam gdzie jest dźwięk C, czyli no to tu jest A, na piątym A, na szóstym A is, na siódmym będzie H, później na ósmym będzie C. No to dobra. Pierwsza pozycja będzie tam, gdzie jest C. Czyli pierwszy palec, czwarty palec, pierwszy,
trzeci, pierwszy, trzeci, pierwszy, trzeci, pierwszy, czwarty, pierwszy, czwarty. No, to w takim razie pozycja druga tej pentatoniki będzie na progu 11, no nie? Czyli 11, 13. Później 10, 13. 10, 13. 10, 12. 11, 13. I 11, 13. Właściwie to jest to tyle. Analogicznie byłoby z każdą inną tonacją, no nie? Czyli wyszukujemy zawsze na najgrubszej strunie pierwszy dźwięk, wtedy będzie pierwsza pozycja, no to automatycznie wtedy od drugiego dźwięku będzie druga pozycja i sobie śmigamy. I tak po całym gryfie i dzięki temu będziemy znali, mieli wykutą pozycję drugą pentatoniki molowej. Także ćwiczcie, uczcie, grajcie, bo po prostu będę musiał się zdenerwować. Papapki.